Jak to dobrze być Wiedźminem! Mieć sobie babę, mieć sobie córkę i nawet starego dziada, którego można pobić od czasu do czasu. No i z tego pięknego snu Geralt w tym momencie się budzi i to właśnie również w tym momencie będziemy przejmować nad nim kontrolę. Naszą misją jest aktualnie, żebyśmy znaleźli Yennefer. Posiadamy list, w którym Yennefer oczywiście wspomina o hehe seksiku. Na co stary dziad Vesemir reaguje tylko i wyłącznie uśmiechem. Po krótkiej chwili atakują nas gule. Oczywiście, poczwary legną pod naszym mieczem. A my wraz z Geraltem i Vesemirem będziemy mogli udawać się w kolejną część podróży. W kolejną część podróży, gdzie będziemy szukać Yennefer. Coś, co jest nowego w serii, to konie. I właśnie one będą nieodłączną częścią naszej podróży. W przypadku Geralta, niezależnie jakiego konia posiada aktualnie, zawsze będzie to płotka. A czemu? Ponieważ tak nazywa każdego swojego konia. Proste. Lecimy właśnie na tych koniach do następnej wioski. Niestety sama podróż nie jest usłana różami, ponieważ już w drodze do samej wioski natrafiamy na gryfa, który atakuje okolicznego handlarza. Pomagamy mu w ramach cutscenki, więc dla nas to tylko i wyłącznie czysta przyjemność. Po całym zajściu mamy pewien wybór. Brać pieniądze za tą cutscenkę czy nie? Nasz Geralt, Wiedźmin, nie będzie biedny, więc oczywiście bierzemy zapłatę, udajemy się do wioski, do której mieliśmy się udać. A gdzie znajduje się serce każdej tego typu wioski? Oczywiście, że w karczmie. Dla mnie wódeczka. Tam też wypytujemy lokalnych wieśniaków, czy ktoś może widział Yennefer. Przy okazji gramy w Gwinta, poznajemy pewnego ziomeczka, który nazywa się Pan Lustereczko. Intrygujący typ, możliwe, że kiedyś w ramach fabuły powróci on. Jednakże teraz nie będziemy się nim zajmować. Wyjawił on nam to, że Yennefer spotkała się z pewnym dowódcą nilfgaardzkim i oni najprawdopodobniej wiedzą, gdzie Yennefer się znajduje. Po uzyskaniu tych informacji oczywiście niezwłocznie wychodzimy z baru. Niestety, widok, który wita naszego Wiedźmina po otworzeniu drzwi karczmy, nie jest to piękne słońce tej Polski, czy też Niemiec. Są to wieśniacy, których będziemy musieli pobić. Jesteśmy wielkim hekserem, więc oczywiście nie mieli szans i w tym momencie już możemy udać się do posterunku Nilfgaardu. Jednakże coś przykuło uwagę Wiedźmina w trakcie dostawania się do tego posterunku. Mianowicie, jego poziom. Chciał zwiększyć poziom tuż przed walką z gryfem. Miał pewne przeczucie. Miał przeczucie, że Nilfgaardczycy właśnie tego będą od niego oczekiwać. Tego, żeby zabijał potwory, jako że Geralt to Wiedźmin. Żeby zwiększyć nasz poziom doświadczenia, będziemy podejmować się wszelakich aktywności pobocznych, które w tym momencie sprowadzają się do tego, że będziemy musieli złapać podpalacza. Otóż pewien krasnal zauważył, że jego kuźnia ku wielkiemu zdziwieniu została spalona. Quest, szczerze mówiąc, nie jest za trudne. Po prostu jest to wprowadzenie do pewnej mechaniki, która w Wiedźminie wręcz będzie nadużywana. Mianowicie, przytrzymujemy prawy przycisk myszy i widzimy wszystkie ślady, które są warte uwagi. Na czerwono. Jest to swego rodzaju vision, czy też wizja detektywistyczna, w której właśnie widzimy wszystkie poszlaki. Widzimy więc tupot małych stópek, które prowadzą nas do podpalacza, który, gościu, próbuje nas przekupić. No ale, tak jak w przeciwieństwie do krasnoludów, czy też do innych złych ludzi, których obraża pewna niepełka, czyli właśnie ten ziomeczek, my nie jesteśmy sprzedajni, więc nie dajemy się sprzedać i doprowadzamy ziomeczka do tego krasnoluda, żeby właśnie dosięgła go wielka ręka, czarna ręka niesprawiedliwości, czy też sprawiedliwości, zależy oczywiście od tego, kto patrzy, ale ręka definitywnie Nilfgaardu. Ziomeczek za podane przewinienie, czyli podpalenie kuźni, która jest ważna dla wojny, zostaje powieszony. Innego razu Wiedźmin przechodzi obok pewnej chatki. Tam natrafia na pewną staruszkę. Staruszka mówi mu: słuchaj, mój dom jest zamknięty, otwórz mi go, powiedz co tam jest. Odzyskaj moją patelnię. Wbijamy jej na chatę, odkrywamy co tam się dzieje, parę żartów jest tam rzucone i koniec. Odzyskujemy patelnię.
W tej oto chatce odkryliśmy pewien monokl. Możliwe, że jest to monokl, który należy do jakiejkolwiek postaci, którą przyjdzie nam spotkać w przyszłości, no ale przekonamy się o tym w późniejszym etapie rozgrywki. Innego razu natrafiamy na pewnego ziomeczka z psem. Mówi nam, słuchaj, mój brat bił się z czarnymi. Znajdź go. Na pewno żyje, czuję to. I my idziemy w to pobojowisko. Widzimy te straty w ludziach, widzimy te okropne obrazy. I tracimy nadzieję. Tracimy nadzieję w pewnym momencie. No ale słuchajcie, otwieramy mapę, widzimy, że jest domeczek niedaleko. Idziemy w kierunku tego domeczku i tam przypadkowo natrafiamy na brata właśnie tego ziomeczka, który się o niego martwił. Brata oraz jakiegoś Nilfgaardczyka. I to właśnie dzięki temu typowi ten brat, którego szukaliśmy, żyje. Więc, cóż, wychodzimy z domeczku. Trafiliśmy na jego trop samemu, więc ten brat, który szukał tego brata, nie podążył za nami, więc my musimy do niego pójść i powiedzieć mu, słuchaj, w tym domku kryje się Nilfgaardczyk i twój brat. Dzięki, dzięki, zapłać mi, idziemy dalej. A w dalszym etapie rozgrywki już będą questy główne, więc to właśnie tym będziemy się teraz zajmować. Wbijamy więc do posterunku Nilfgaardu i tam okoliczny lider tego posterunku okazuje się spoko typem. Nawet pokazuje swoje rączki okolicznemu wieśniakowi. Spoko typ, a w dodatku inteligentny. Lider posterunku Nilfgaardczyków dostrzega, że Geralt nie jest krasnalem. Po krótkiej rozmowie faktycznie dostajemy zlecenie na gryfa. Do tego zlecenia Geralt i Vesemir będą musieli się przygotować. Vesemir będzie łoić wódę, Geralt w tym czasie wyruszy na poszukiwania pewnej rośliny, mianowicie szakłaku. Jest to roślinka, która śmierdzi na tyle, że przyciągnie gryfa w miejsce, w które chcemy. Z mojej wiedzy ogólnej wynika, że szakłak znajduje się gdzieś pod wodą, bo jest to roślinka, która mieszka właśnie pod wodą. Idziemy tam, pływamy, znajdujemy szakłak. No i jedną część zadania mamy gotową. Musimy przygotować się do samego encountera z gryfem, przeszukując jego gniazdo. W tym celu musimy się udać do okolicznego myśliwego, który znalazł Nilfgaardczyków, którzy zostali zdziesiątkowani poprzez gryfa. Myśliwego znajdujemy bez większych problemów. Nawet nawiązujemy z nim pewną konwersację, wydaje się on być ogarniętą osobą i przy okazji powiadamia nas o toczącej się w tle fabule. Mianowicie, myśliwy był kochankiem księcia okolicznych ziem, więc oboje zostali za to, właśnie za owoc miłości dwóch facetów, wygnani z tego dworku. Niestety ten ksiąciunio umarł. Oj, nie, nie, nie. Wspaniała historia opowiadana przez Wiedźmin 3. Kontynuujemy. Nilfgaardczycy dead. Idziemy śladami. Natrafiamy na gniazdo. W gnieździe okazuje się, że ktoś zaatakował gniazdo gryfa i przez to gryf jest rozjuszony. Nie daje to nam jakiejś super przydatnej wiedzy na temat walki z gryfem, ale mamy backstory gryfa, więc w tym momencie jak będziemy zabijać tą bestię, to będziemy mogli jej przynajmniej współczuć, że ktoś zabił wcześniej jemu żonę, dlatego jest wkurzony. Wiecie, wkurzony! Bo nie ma żony. Właśnie dlatego żartu zmieniłem płeć gryfowi. No ale kontynuujemy. Idziemy na polowanie na gryfa, już z Vesemirem. Ukrywamy się razem ze starym dziadem w krzakach. I tam, oprócz wspomnień, dostajemy też kuszę, która będzie niezwykle użyteczna w walce z gryfem, ponieważ w momencie, w którym bestia wespnie się w przestworza, możemy ją zestrzelić. Kusza w każdym innym wypadku jest bezużyteczna. Co do samej walki, to Geralt ciachał, Vesemir ciachał, potem biegli na koniach, potem ciachali i gryf leży. Kolejna nowa mechanika, z którą jesteśmy zapoznani, to to, że możemy oskurować zwierzęta, na które przyjdzie nam polować, dzięki czemu możemy się flexować naszymi trofeami. W samym założeniu spoko i w przypadku gryfa jak najbardziej jest to duży flex w momencie, w którym mamy tą wielką głowę gryfa przy koniu, ale w momencie, w którym po duchu zbieramy na przykład, nie wiem, jakiś flak, który tam leży, to już nie jest taki duży flex. Kontynuujemy z opowieścią, wracamy do ziomeczka, który zlecił w ogóle nam polowanie na gryfa. Jak się okazuje, ma on informację o Yennefer. I po to też wykonywaliśmy to zlecenie, tak dla przypomnienia. Informacją, którą podał ziomeczek, jest to, że faktycznie Yennefer znajduje się
dwa dni drogi stąd, w zimie, do której tak czy siak zmierzaliśmy, więc... O nie, Geralt został wykorzystany i tutaj jest taka sugestia, że czujemy się zdradzeni przez tego typa, że to nie jest taki good wujek, jak się wydawało. No, ja nie czuję się oburzony. Dostaliśmy potwierdzenie, że Yennefer tu była, to po pierwsze, że to faktycznie Yennefer, po drugie, że znajduje się w zimie, więc jest to przydatna informacja, chcąc, nie chcąc, no ale jesteśmy obrażeni. I mimo, że jesteśmy obrażeni, bierzemy od niego hajs. Zgadnijcie, co Vesemir robi w tym czasie. Oczywiście, że siedzi w karczmie, oczywiście, że łoi wódeczkę, jak to każdy dobry, prawdziwy Polak. Musimy do niego wrócić. Wracamy do karczmy, powiadamiamy go o wszystkim. Niestety, zapowiada się na burdę. Mimo, że nie chcemy w niej uczestniczyć, jesteśmy de facto zmuszeni do tego, żeby uchronić po prostu tych ludzi w tej karczmie. Co robimy, zabijając wszystkich? Jej, wiedźmini, neutralność, jej. W momencie, w którym ktoś nas atakuje, to od razu musimy go zaciukać, bo to jest zły świat. Nie jesteśmy Batmanem czy Spidermanem. Wychodzimy z karczmy, a tam widzimy okoliczne służby prawa. No ale jako, że my oczywiście, że nie zaczęliśmy tej burdy w karczmie, to od razu się tym chwalimy. Jak się okazuje, tą okoliczną służbą prawa jest Yennefer, która zna nas lepiej niż my sami. I mówi, wiadomo, że będziesz się usprawiedliwiać, stary ziomeczku, ale miło cię widzieć, ale tak czy siak będę trochę sukowata, więc lecimy do Wyzimy. Lecimy do Wyzimy na koniach Nilfgaardu, bez Vesemira. Vesemir mówi, słuchaj, ta karczma mi się podoba. Piłem w niej wódeczkę, będę pić jeszcze więcej wódeczki i potem pojadę do Kaer Morhen. W momencie, w którym jesteśmy na tych koniach, jest bardzo romantycznie, jest bardzo przyjemnie. Atakują nas jeźdźcy dzikiego gonu. I otóż właśnie, Wiedźmin 3, dziki gon. I to właśnie dziki gon nas atakuje. Informacyjnie dla tych ludzi, którzy nie wiedzą, dziki gon to swego rodzaju wielka flota elfich rycerzy z innego wymiaru, z którymi Geralt kiedyś swego czasu podróżował. Tyle musicie wiedzieć w tym momencie. Po co udajemy się do Wyzimy? Otóż Emhyr, wielki taniec płonecznych słońca na wrogach, grobach, to jego podtytuł według mnie, chce audiencji z nami. Chcę, żebyśmy się z nim spotkali, ponieważ ma dla nas jakiegoś questa. Na bobołaki najpewniej. Pamiętacie Shreka drugiego? Tutaj mamy dokładnie taką samą scenę, tylko z Geraltem w roli głównej. Otóż wielki ogr, czy też wielki wiedźmin, zostaje wtrącony na królewskie włości i musi się dostosować. W momencie, w którym już ubraliśmy swój uroczy kubraczek, to jesteśmy w stanie spotkać się z Emhyrem. Tam też dowiadujemy się, czym jest quest, który chce nam zlecić Emhyr. Quest, który będzie towarzyszyć nam przez cały gameplay w Wiedźminie III. Musimy znaleźć Ciri. Oczywiście mamy z nią wspomnienia. To jest ta dziewczynka, która się uczyła w Kaer Morhen, o której śniliśmy. Po czym mamy krótkie spotkanie z Yennefer, nawet nie dochodzi do jakiegoś zbliżenia. Ona przed nami ucieka, mimo że wchodzimy w jej teleport, to niestety nie jesteśmy w stanie udać się z nią w miejsce, do którego zmierza. Odzyskujemy nasz cały ekwipunek i w tym momencie jesteśmy w stanie udać się do Velen. Tam też rozpocznie się właściwa część przygody w Wiedźmina III, którą oczywiście w ramach tego materiału jeszcze sobie obgadamy. No ale przechodzimy do moich przemyśleń. Wiedźmin trzeci najlepszy. Na tym można by było skończyć tą dygresję. W sensie, nie oszukujmy się. Ta gra wyszła w 2015 roku, a nie zestarzała się prawie w ogóle. I to nie dlatego, że graficznie ta gra w tym momencie wygląda tak samo bosko, jak wyglądała w momencie, w którym wyszła. Nie, chociaż w dalszym ciągu uważam, że nie wygląda źle. I to też nie dlatego, że wszystkie elementy gameplayowe są w dalszym ciągu przeboskie, bo nigdy nie były. I to oczywiście sobie poruszymy w następnych punktach. Ale w tej grze zawsze najsilniejsze były postacie, które w dalszym ciągu są jak najbardziej przyjemne w odbiorze. I czuć różnicę między pierdzieloną postacią, która mówi do naszego Wiedźmina po imieniu, a między postacią, która w ogóle się do naszego Wiedźmina nie zwraca, bo czuje pewną odrazę. I tak dalej. Czuć od razu ten szacunek i to tylko przez ten pierdzielony wzrost. I Redzi są naprawdę mistrzami w tym,
że czuć różnicę właśnie przez takie małe elementy tytułu. I kurczę, historia w dalszym ciągu porywa. To, co najlepsze w Wiedźminie jest, jest w dalszym ciągu najlepsze na rynku. I prawdopodobnie nie znajdziecie gry, która zastąpi wam ten tytuł, że będzie lepsza pod każdym względem. I dlatego też spuszczanie się nad tym tytułem bym zostawił troszkę, nawet nie tyle, że na potem. Ale po prostu wiedzcie, że ja niezmiernie szanuję ten tytuł i bawię się do tej pory w tym tytule świetnie. Więc myślę, że na tym bardzo miłym tekście możemy zakończyć. Wiedźmin 3 najlepszy. Tak jak się rozpoczęło, tak się zakończyło. Przechodzimy do fabuły. Velen, wspaniałe, bagniste farmy. Emhyr zapowiedział, że w razie gdybyśmy potrzebowali pomocy, to oczywiście jej użyczy. W końcu jest to najpotężniejsza armia, jaką widział świat wiedźmiński. W ramach tej pomocy musimy odnaleźć jego szpiega, który zbierał informacje na temat Ciri. Znajdował się w miejscowości Velen, w jakiejś tam konkretnej wsi. Biegniemy Geraltem do tej wsi, okazuje się jednak, że Dziki Gon był pierwszy i niestety my już nie porozmawiamy z Hendrikiem. Jednakże Dziki Gon nie był dokładny i nie znaleźli klucza u Hendrika, więc nie znaleźli też informacji, którą uzyskał Hendrik. Oczywiście nasz detektyw Wiedźmin Geralt odzyskał tę informację. Mianowicie, Ciri zadarła z pewną wiedźmą i sypiała u pewnego pijanego wieprza w postaci krwawego barona, do którego w tym momencie będziemy się udawać. Wbijamy do typa. Gościu nam na samym początku mówi: wiem, kim jesteś, wiem, kogo szukasz, ale mam dla ciebie zlecenie. Znajdź moją żonę i córkę, powiada baron. Geralt mówi: ale po co? Baron mówi: no, bo mam informacje o Ciri, które wyjawię dopiero po tym, jak znajdziesz te dwie kobiety. Zgadzamy się oczywiście na wykonanie tego questa i w ramach takiej przedpłaty dostajemy pierwszą część historii Ciri, która polega tak de facto na tym, żebyśmy pokonali wilkołaka i tłumaczy nam, że Ciri po tym właśnie akcie została ugoszczona w kasztelu barona. Czyli mamy potwierdzenie, że baron wie, kim jest Ciri i wie, o kim mowa po prostu, więc możemy się zabierać za ten quest w odnalezieniu jego córki i żony. Przeszukujemy jego cały kasztel, dochodzimy do wniosku, że doszło tutaj do walki. Baron twierdzi, że nic o tym nie wie. W pokoju córki za to ogarniamy, że modliła się do świętego ognia, więc to jest jakiś trop. Baron mówi nam też, że słuchaj, jest taki guślarz, stary dziad, pomoże ci w tym. I my mówimy, no skoro to stary dziad, a jesteśmy w świecie magii, czarodziejstwa i potworów, to pewnie posiada potężną moc pomocy w questach. Idziemy do guślarza. Guślarz ma pewien problem i w momencie, w którym nie rozwiążemy tego problemu, on nam nie pomoże. Zgubił swoją żonę, zgubił swoją waifu, więc idziemy. Znajdujemy kozę. Przyprowadzamy kozę na miejsce, bez większych problemów, pokonujemy niedźwiedzia po drodze. W momencie, w którym już to skończyliśmy, to możemy przejść do rytuału, który ma nam powiedzieć, że pomoc w odnalezieniu żony i córki barona przyjdzie od jego nienarodzonego dziecka. Dziecka, które zmarło, ale nie zmarło, czy też nie odeszło. Idziemy do barona. Do policji w Żarach? Proszę pana, mówi Himmel Jadziga, Lipinki Łużyckie, łączna 40, łączna tutaj jak się wjeżdża, zaraz koło poczty objazd tutaj, zgłaszam, wybuch serca, ktoś nam podpalił serce. Co podpalił? Nie wiem kto. Ale co podpalił? No nie wiem kto, ktoś podpalił. Nie kto, tylko co? Słucham? Co podpalono? Mówi Himmel Jadziga. Tak, ale co się stało? Styrta jest podpalona. I styrta już prawie się dopala. Ta siana, tak? Lipinki Łużyckie, łączna 43. Ale to za pocztą w koło. A straż pożarna jedzie? Słucham? Straż pożarna. No ktoś podpalił, ja nie wiem kto. A straż pożarna? Słucham? Czy straż pożarna powiadomiona jest, czy jedzie? Ja nie wiem, kto podpalił, ale ktoś podpalił. Siano, tak? Jest straż. Siano?
Jest straż. Aha. Przyjechała straż. Dobrze. Ale... Jak jest, to dobrze. Jak jest straż pożarna, to dobrze, no. Nie gasi. Gasi? Syf to się dopala. No, ja nie wiem. Lipinki Łużyckie, Łączna 43. No dobrze, jest straż pożarna tam na miejscu? Słucham? Czy jest tam straż pożarna na miejscu? Na miejscu ja jestem. A straż? No, syna nie ma w domu. Tak jak widzieliście na obrazku, Styrta się pali. Baron musi zostać pokonany w walce na pięści, bo przez swój pijacki szał, no, nie za bardzo, nie za wiele do niego dochodzi. W tym momencie jesteśmy świadkiem jednej z najlepszych rozmów w ogóle w historii gier wideo. Tak realnych uczuć, jakie przekazuje nam tutaj Baron, niewielu grom się udało to pokazać. Biły się. W życiu nie podniosłem ręki na Tamarę. Nigdy. A na Annę? Anna to co innego. Zawsze wiedziała, jak mnie wkurwić. Mam cię za chuja nie dlatego, że ich nie upilnowałeś, tylko dlatego, że je przepędziłeś. Co? Nie zgrywaj głupka, nie dałeś im wyboru. Anna... Ja... To wszystko nie było tak, jak wygląda. Piłem wtedy trzeci dzień. Przyszła Anna... Powiedziała, że odchodzą. Błagałem, żeby została, ale nie chciała słuchać. Próbowałem ją zatrzymać. Szarpała się. W końcu upadła. Nic więcej nie pamiętam. Obudziłem się rano z owszczanymi portkami i guzem na głowie. A ich już nie było. Potem było jeszcze gorzej. Jak się obudziłem, zachodziło słońce, ale nie wiem, ile minęło dni. Myślałem, że to wszystko to tylko jakiś pieprzony wid. Poszedłem do sypialni, ale nie zastałem Anny. Za to wszędzie była krew. Wtedy już wiedziałem. Poroniła. Z sercem w gardle podszedłem do łóżka i zobaczyłem je. Leżało tam. Maleńkie, bezbronne. Zakrwawionych prześcieradłach. Zaraz po tym przechodzimy do jednego z najlepszych questów w ogóle w serii Wiedźmin. Mianowicie będziemy odczarowywać porońca w Kłobuka, czyli takiego dobrego duszka. Idziemy w miejsce zakopania dziecka barona. Baron bierze je na ręce i w tym momencie musimy chronić barona i porońca przed złymi duchami. Idziemy pod próg domu barona, no i jesteśmy świadkiem nadania imienia nienarodzonemu dziecku barona. W tym momencie musi minąć sporo czasu. No oczywiście czekamy, baron zaryglował się w swoim kasztelu. Mamy Kłobuka. Kłobuka, który prowadzi nas przez ścieżkę, którą podążyły, no w sumie, matka i siostra Kłobuka, uciekając przed baronem. Więc idziemy w jedno miejsce, idziemy w drugie miejsce, idziemy w trzecie miejsce, dowiadujemy się, gdzie faktycznie znajduje się córka barona, w Oxenfurcie, jest to niedaleko. Co do samej matki, została porwana przez Biesa i nie wiemy, co się z nią zdarzyło. Jako że wiemy, gdzie konkretnie znajduje się córka barona, mianowicie w Oxenfurcie, to idziemy tam też i wysłuchujemy jej część historii. Oczywiście ma olbrzymi żal do ojca, nie chce do niego wracać. W tym momencie służy złowcami czarownic, wiecznemu płomieniowi i tak dalej. Generalnie brzdety, nie chce wracać do ojca, baron pewnie będzie niezadowolony, ale znaleźliśmy jego córkę, więc do niego wracamy. Jeśli chodzi o questy poboczne, którymi chciałbym się zająć w ramach Velen, nie będzie ich za wiele. Głównie dlatego, że tutaj postaramy się imersyjnie podejść do tego, jak Geralt by działał. A Geralt działałby w sposób następujący. Szukałby faktycznie Ciri. Nie grałby w Gwinta z każdym napotkanym handlarzem. Co oczywiście pewnie robię, ale i no, nie będę tego opisywać. Nie ma w tym nic interesującego. Nie wykonywałby każdego jednego wiedźmińskiego zlecenia tylko po to, żeby zająć sobie czymś łeb. Ponieważ Ciri jest w pieprzonym niebezpieczeństwie.
Dlatego też tych questów pobocznych nie będziemy robić za dużo. Możliwe, że w ramach opisu fabularnego Nowigradu i Skellige, które będą w następnej części tego filmu, to zajmiemy się bardziej questami pobocznymi. Ale no nie w tym odcinku. W tym odcinku tak czy siak mieliście Biały Sad. Więc quest, którym chciałbym się zająć, to Dzikość Serca. Jest to jedno ze zleceń wiedźmińskich i myślę, że najbardziej pokazuje, czym wiedźmińskie zlecenia są. Zaczynamy od wzięcia zlecenia. Zlecenie pokazuje nam, że zaginęła pewna żona. Żona myśliwego. Wbijamy tam. Dowiadujemy się, że żonę ostatni raz widziano w lesie, od jednej czy od drugiej osoby. Generalnie bardzo mało osób wie, co mogło się jej w ogóle stać. Idziemy więc do lasu, tam gdzie mogło dojść do tej tragedii. Napotykamy chmarę wilków. Oczywiście rozprawiamy się z nimi. Po czym mamy interakcję z siostrą zagubionej. Mówi nam, słuchaj, nie chcę, żeby myśliwy, który zlecił ci to, przejmował się za bardzo tą stratą swojej żony i tak dalej. Chcę, żeby poszedł dalej, bo jest to dobry chłopak. Więc wiedźminie, odpuść te poszukiwania. No i my potwierdzamy. My bierzemy od niej hajs. Wspaniałe 22 złote. No i ruszamy dalej w poszukiwania. No bo ej, 22 złotych, piechotą nie chodzi. A nasz wiedźmin za to może sobie na przykład kupić kebaba. No i przede wszystkim chcemy odkryć tę tajemnicę dla samych siebie. Możliwe, że ten quest poprowadzi nas do jakiegoś dobrego lootu. No i co robimy? Otwieramy mapkę, oczywiście. I widzimy, że jest jakieś domostwo w okolicy. I to zawsze polecam robić w sumie wiedźminie. Idziemy do tego domku. Okazuje się, że jest to domek myśliwego, który zlecił nam to zlecenie. I pod samym domkiem znajduje się jaskinia wilkołaka. Czyli to mógł być wilkołak. Wilkołak mógł rozszarpać tą typiarkę. Czekamy do nocy, rozprawiamy się z wilkołakiem, jeszcze go nie kończąc, bo wbija siostra zaginionej. W skrócie, typiarka podpuściła męża swojej siostry, żeby ją zaciukał, bo tak naprawdę to ona go kochała tą prawdziwą miłością, a nie tak jak jej siostra. No, mąż się wkurza, czy też wilkołak się wkurza i rozszarpuje siostrę. My wychodzimy z jaskini, przy czym wilkołak do nas trafia i prosi nas o to, żebyśmy zakończyli jego życie. I słuchajcie, kochani, to jest pierdzielony quest poboczny. Stoi on na wyższym poziomie niż wiele questów głównych w innych grach. I teraz czy każde zlecenie wiedźmińskie takie jest? Nie. I na początku chciałem w sumie zarzucić wiedźminowi, że jest nierówny pod tym względem. I że generalnie troszkę lipa. Ale zastanowiłem się. Raz, drugi, trzeci. I doszedłem do wniosku, że to właśnie bardzo dobrze. Niektóre questy będą złożone. Niektóre zlecenia wiedźmińskie są złożone. Są najeżone właśnie decyzjami, czy czymkolwiek, co jest w stanie ten wiedźmiński świat na nas rzucić. A niektóre wiedźmińskie zlecenia będą właśnie znalezieniem potwora i pokonaniem go. I nie ma w tym nic złego. Trochę brakuje mi oczywiście przygotowań się do konkretnego potwora, ogarnienia, czym ten potwór konkretnie jest i sprawdzenia, jakich ma wrażliwości i tak dalej. Ale walka w Wiedźminie III nie stoi na tak wysokim poziomie, żeby właśnie w ten sposób przygotowywać się do walki. Więc to jest osobna kwestia. Ale sam poziom rozbudowania questów uważam, że jest idealny. Będziecie mieć bardzo proste questy, tak jak mówiłem. Znajdujecie zlecenie, idziecie do zleceniodawcy. Oczywiście macie jakieś backstory, że zrobił potwór coś i trzeba mu przeszkodzić. Po czym będziecie musieli znaleźć potwora i go zaciukać. A tutaj możecie odpuścić, możecie zaufać siostrze, możecie zignorować tę siostrę, możecie dopuścić się do śledztwa, tak jak w naszym wypadku, że poszliśmy tak czy siak, mimo że zatwierdziliśmy hajs od siostry. Opcji jest bardzo dużo i jest to zawiłe. I to, że takie questy mogą się pojawiać, to sprawia, że do każdego jednego zlecenia będziemy podchodzić inaczej. Bo możliwe, że w każdym jednym questie będzie czaić się dla nas to drugie dno. Ja na przykład w ramach tego materiału pierwszy raz usłyszałem słowa żalu tej siostry do nas, że mieliśmy odpuścić. Przecież ona nas przekupiła. I to jest tekst, który usłyszałem pierwszy raz, mimo że subowałem niektóre kanały z ciekawostkami na temat właśnie questów rozwiązywanych inaczej. I to jest w Wiedźminie
jedna z najwspanialszych rzeczy. I możemy przejść do fabuły głównej, bo będziemy ją kończyć w ramach następnego, powiedzmy, że rozdziału. Baron faktycznie jest niezadowolony. No ale córkę znaleźliśmy. Więc opowiada on nam drugą część historii z Ciri w roli głównej, w której Cirilla założyła się z Baronem, że wygra jego konia w momencie, w którym go prześcignie w wyścigach konnych. Baron miał wygrać jej miecz. No więc, ścigamy się, wygrywamy to i nagle pojawia się bazyliszek. Atakujemy bazyliszka i na tym kończy się historia. Co było potem, dowiemy się w momencie, w którym znajdziemy żonę Barona. No ale co my w tym celu możemy zrobić? No, nie wiemy. Więc zajmiemy się innym wątkiem, Velen. Mianowicie Ciri zadarła z czarownicą. Idziemy do tej czarownicy, znajdujemy to schronienie dosyć bezproblemowo i patrzymy, o, to Keira Metz! A kim do jasnego Wiedźmina jest Keira Metz, czarodziejką? Można by było powiedzieć, że Geralt ją kojarzy. Wbijamy do niej na chatę, wbijamy do jej zagajniku. Tam też Keira się kąpie, więc Geralt jest zadowolony. Dowiadujemy się od czarownicy, że... Słuchaj, był tutaj taki elf, ten elf generalnie spoko koleżka, tam trochę leciałam na niego, tak mogę powiedzieć, zwłaszcza porównanie do tych wieśniaków, których tutaj mam zwykle. Ziomeczek miał pewne laboratorium, pójdźmy tam. No i oczywiście idziemy do tego laboratorium, tam się okazuje, że tam już jest dziki Gon. Mamy liczne przygody, które absolutnie nie mają wpływu na nic, generalnie jest to zbiór challenge'y i tajemnic dla Ciri, które miała zrobić, żeby udowodnić elfowi, że tak, coś tam. No i robimy je. W sensie są to proste zagadki, tak dosłownie, proste zagadki logiczne, czy też rzeczy typu, ej, wiesz, że na przykład twój koń to Kelpi i... A Kelpi to też ośmiorniczka, więc podążaj znakiem ośmiorniczki. Normalnie crazy tajemnica. No ale co, idziemy przez te laboratoria, idziemy dalej, pokonujemy Dziki Gon w taki sposób, potem pokonujemy jakiegoś generała Dzikiego Gonu. Z całej tej wyprawy dowiedzieliśmy się, że już tutaj nie ma Ciri. No ale przeczytaliśmy książkę o paniach lasu i tam też będziemy się udawać na bagna. Na bagnach wita nas słodka ścieżka usłana uszami ludzi, więc jest bardzo przyjemnie. Na końcu tej drogi jest sierociniec. Znajdujemy tam parę dzieci i pewną starszą kobietę. I dowiadujemy się od tych dzieci po zabawie wchowanego, że... Pewna szarowłosa dziewczyna faktycznie gdzieś tam tutaj była, powiedzmy. Ale zdecydowanie więcej możemy się dowiedzieć od Janka. Janek jest to pewien chłopczyk, bożątko tak zwane. Dobry duszek, który aktualnie nie ma głosu, więc jest niemy. Doprowadza on nas do miejsca, w którym znajduje się jego głos. Oczywiście odzyskujemy go. Trzymaj. Tutaj pojawia się jeden z moich ulubionych tekstów w ogóle w Wiedźminie. Chcesz zamienić ten piękny akt altruizmu w ordynarne kupczenie przysługami? Janek prosi starszą panią z sierocińca, żeby zapoznała nas z paniami lasu. Panie lasu to swego rodzaju obraz, który do nas gada, który nas podrywa, który komplementuje nasz wygląd i zleca nam pewne zadanie. Mamy pomóc mieszkańcom okolicznej wsi. Oni będą wiedzieć, jak zapłacić. Sama misja dla tych ludzi sprowadza się do tego, że będziemy musieli się pozbyć wielkiego, złego ducha, który znajduje się aktualnie w drzewie. Więc wbijamy do drzewa, wbijamy do środka. Typiarka nam mówi, uwolnij mnie. My mówimy, proszę cię, chyba cię coś tam powaliło. No i cóż, rach, ciach, prast i drzewo umiera pod naszym mieczem. My wychodzimy. Dostajemy co dziwne ucho od tego ziomeczka, jak się okazuje, cała ta słodka ścieżka była usłana uszami właśnie mieszkańców. Wracamy do wiedźm
I tutaj ujawiają się nam, nie pod postacią obrazu, tylko pod postacią tych trzech obrzydliwych, zajebiście zrobionych wiedźm. Rozmawiamy z wiedźmami, one dają nam szczątkową informację na temat Ciri. Chciało ją uszkodzić. My tam wrócimy, my ją uszkodzimy. Dowiadujemy się również tego, że ta staruszka z sierocińca to żona barona, którą mieliśmy odnaleźć. Możemy do niego ruszyć i zdać mu raport. On po dostaniu tej informacji chce ruszyć na bagno. I to jest quest poboczny, którym się również będziemy zajmować w ramach materiału. Oraz dostaliśmy już następną informację od Ciri, właśnie od barona, już ostatnią dostępną w ogóle w Velen, gdzie okazuje się, że użyła po prostu mocy, przez co Dziki Gon wiedział, gdzie ona się znajduje. Jako że ona chciała uchronić wszystkich bliskich, to musiała ruszyć do Nowigradu. Tam też będziemy się udawać w następnej kolejności. Na koniec szybki quest poboczny z baronem. Idziemy z baronem na bagna. Tam próbujemy odzyskać Annę, czyli jego żonę. Wbijamy na bagna. Tam też okazuje się, że córka barona też chce odzyskać Annę. Tylko że ona jest wraz z łowcami czarownic. No i cóż, czekamy sobie w sierocińcu, aż wreszcie atakują nas jakieś poczwary. Jeden raz, drugi raz, trzeci raz. I jesteśmy w stanie odzyskać kobietę. Tylko że z nią już nie jest tak dobrze, jak było. Straciła swój umysł. Wiedźmin raczej spisał kobietę na straty, no ale baron jest pełen nadziei. Udaje się do gór, do mędrca, który możliwe, że uleczy jego żonę. Więc zobaczymy, ale nie w Wiedźminie trzecim. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Zapraszam do każdego następnego o 17 we wtorek i w piątki. Również póki co. I to było Gniazdo Nostalgii na razie. Ziom.